Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani. To jest mój pierwszy filmik, jeżeli chodzi o gameplaye. I dzisiaj zagram w Don't Starve. To jest podstawowa wersja. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To znaczy podstawowa wersja, ale dodatek Shipwrecked. Czyli będziemy pływać od wyspy do wyspy i sobie oglądać, zwiedzać, patrzeć jak to fajnie jest. Odkrywać nowe lądy, nowe wyspy. No i co? No mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja wiem, że tak niewiele dziewczyn gra i robi gameplaye i tego rodzaju filmiki. No ale co? No postanowiłam, że coś fajnego, innego, ciekawego mogłabym Wam pokazać. Chociaż myślę, że większość osób, które to będą oglądać, to raczej miały styczność już z tą grą. W większym bądź w mniejszym stopniu. No niemniej jednak jest to jedna z moich osobistych ulubionych gier i no i mam nadzieję, że będzie Wam się po prostu podobać i może Wam pokażę coś, czego nie widzieliście. Nie wiem, bo tutaj wszyscy mówią mi, że ja jestem nadwornym kucharzem, bo zazwyczaj jeżeli gram z kumplami od grania, tak, mam kumpli od grania, jeżeli gram z nimi w Don't Starve Together, no to właśnie ja jestem tą osobą, która gotuje i która zaopatrza po prostu wszystkich w jedzenie. Dosyć zabawna historia a propos. No i cóż, dobra, idziemy sobie. Ciekawe jaka ta wyspa. Teraz się dowiemy. Już trochę zebrałam, bo już ten świat stworzyłam trochę wcześniej. A właśnie, ja jestem fanką tworzenia świata jakby samemu, czyli no nie idziesz na gotowe. Ja wiem, że to jest może trochę pójście na łatwiznę, niektórzy by powiedzieli, ale z drugiej strony, kurczę, no jak nie chcesz mieć tego poison na przykład, albo tych mosquitoes, to są te komary, żeby Cię tam dziobały co chwilę, no to kurczę, to jest chyba fajna opcja, tak mi się wydaje. Zatem wiecie, no ja jestem taką osobą, która lubi ten świat sobie właściwie w każdej grze tak trochę dostosować pod siebie, jeżeli mogę to tak ująć. Więc no tak, jako że mam charakter dosyć porządny, a nawet i pedantyczny, niektórzy mówią, no to lubię jak jest posprzątane, tak? Więc jak zrobię sobie łopatę, no to będę sobie te wszystkie pieńki tutaj wykopywać. Ale póki co jakieś podstawowe rzeczy trzeba... O, mięsko. Jakieś podstawowe rzeczy trzeba pozbierać, żeby... O, nie mam miejsca już. Żeby sobie tu przeżyć w jakiś taki fajny sposób. Dobra, czy to będzie moja wyspa do osiedlenia? No chyba tak nie za bardzo. I już Wam powiem dlaczego. Wydaje mi się, że jest za mała i chyba nie ma dżungli, chociaż może się mylę. Dobra, zaraz zobaczymy. Obejdźmy ją dookoła. Jakieś drzewo. Krzemienie zbieramy na potęgę. Właściwie wszystkie, które są. To z tego tytułu, że one są niezbędne do wykonywania narzędzi właściwie wszystkich. Więc musimy je mieć. Jakie tylko się nawiną, nasuną, no to wszystko bierzemy. Dobra, świnki są, to jest mega spoko. Dla mnie właściwie takim podstawowym kryterium wyboru wyspy, żeby się osiedlić na niej i żeby z niej jakby robić te wyprawy dalej w różne inne strony, mapy, kierunki, no to musi być parę rzeczy, tak, spełnionych. Czyli musi być plaża. Plaża jest, jak widać. No trudno, żeby nie było, jesteśmy na wyspie. Musi być dżungla, bo w dżungli są bambusy, są te... jak to się nazywa? Ojeju. To, co się tam... To podobne do bambusów, tylko takie patykowate. Takie viney bush. No właśnie. No to musi być też to i musi być tego sporo, dlatego, że te rzeczy są potrzebne do robienia rzeczy morskich, czyli na samym początku tratw, później dużo drzewa jest potrzebne do zrobienia statku, Muszelki też są potrzebne, bo jakby można zrobić taką zbrojoną wersję statku i ona wtedy nam dłużej wytrzyma i więcej przetrwa. Dobra, no to tak, tu jest, widzę trochę dżungli. Aha, są, no właśnie, są też snakes, węże, które powodują, że mamy potem lepszy żagiel w łodzi, więc to jest też mega ważne. No i dobra, no a cholera, już nie ma miejsca? O, Jezus, kurde, plecak sobie muszę zrobić, a tutaj bez sensu. Chociaż nie, może plecak można zrobić bez niczego, zaraz zobaczymy. W sensie, że bez maszyn. O Jezu, jak ciemno! A nie, dobra, okej, poradźmy sobie. No to tak, plecak można zrobić... A, trzeba mieć maszynę, a taki zwykły, no to z 4. Liści palmy, ale to bez sensu, bo on bardzo mało mieści. Dobra, ognisko by wypadało rozpalić, to może tu zrobimy. Ok. No i teraz tak, zbieramy dalej. Plants, grass, wszystkie takie fajne, przydatne rzeczy. A bambusy mamy miejsce, czy nie? Nie, już nie mamy. No dobra, no tam nic to, trudno się mówi. A na syc też nie mamy już. Dobra, w każdym razie zobaczmy sobie mapę. Jak to wygląda i co? I to jest cała ta wyspa. Shitty trochę. Kurde. Mała. Nie, no to raczej nie będzie to dobre miejsce, żeby się tu osiedlić. No ale dobra, mamy żarcie, to musimy je ugotować. Ojej, co ja zrobiłam? Boże, wrzuciłam ziemniaka do ogniska. Spokojnie, nawet nic się nie stało. Ciekawe. Dobra, lempec. Bardzo gotujemy. Zobaczymy, ile nam ognia wystarczy. Bo to wiecie, że jak się chce dużo gotować, to potem tak gaśnie w najbardziej niespodziewanym momencie i to jest sensu trochę. Gotujemy mięso potworów. Zjemy tego ziemniaczka, może to niewiele dało. Ale lempec dadzą dużo. No jemy. Yummy! Ale co to będą te lempec? Ja wiem, to golony jakieś, czy coś w tym stylu? W każdym razie dosyć dużo dają. Jak widać, najedliśmy się do pełna. Ojeju, a co ja tu chciałam? Zaraz, momencik. Co ja potrzebuję, żeby zrobić tratwę? Let me see. Drewniana. To jest tak, no to te 3 te viny bushes i 4 bambusy. Ale do tego jest potrzeba... A zaraz, najpierw pozbieramy może bambusy, które sobie leżą tak luzem. A potem sobie zrobimy maczetę, bo potrzebujemy maczety jeszcze, żeby było śmieszniej. Żeby można było zrobić te... No, żeby można było tą tratwę zrobić. Więc mamy już 3. No, jeszcze sobie 4. może dziś znajdziemy, czy nie? No nie wiem, szukamy. Kurde. No, serio? O, bez sensu. Nie widzę. O dobra, anyways. Robimy sobie maczetę. Aha, na którą nie ma miejsca, świetnie. To może byśmy coś wywalili albo zjedli. A co to w ogóle jest? A, kupa. Dobra, ta kupa nam na razie niepotrzebna. I będziemy sobie tutaj dziabać. Dobra, już mamy 4. I jeszcze sobie podziałamy te patyki powyginane we wszystkie możliwe kierunki świata, czyli te wine bushes. Tak, żeby może było widać. O, dobra. No i tak. I modląc się, żeby nie było tutaj węży. Bo to właśnie najczęściej są węże. O, berries. No dobra, berries możemy zjeść. I w takim wypadku mamy miejsce na wine bushes. Dobra. Ile tego tam trzeba było? 3 chyba. No to tak. Mamy już 2. Idziemy po trzeci. I teraz pewnie jakieś węże nas dopadną, bo to tak zazwyczaj się kończy. O nie. O Jesus Christ. 3 węże. Fucking hell. Dobra, uciekamy. To nie był dobry pomysł, ale jest szansa, że świnka się zajmie tymi oto wężami, więc będziemy mieć trochę problem z głowy. Mhm. To jest jedna z moich głównych taktyk, że ja bardzo często wykorzystuję niestety biedne świnki, które... O Jezu, ile tych krzorów tu jest. Które po prostu odwalają za mnie brudną robotę. Świnki, cip cip, hop hop. No, może się chcecie tutaj tego pobawić z wężem. O, ha, ha, ha. No, pięknie. Dobra. To ja sobie mogę tutaj to spokojnie ciachać. Oni się tam pobiją. Może nawet jeszcze będą z tego snake skin, czyli te skóry węża, które pozwolą nam później zrobić lepszy żagiel. Dobra, zobaczmy, co z tego wyszło. No, tu chyba nic z tego nie wyszło. Przynajmniej nie widzę tutaj żadnej skóry węża. Cholercia. No dobra, no nic tam, trudno. No to tak, pierwsze co zrobimy, to zrobimy sobie tratwę. A, tu był ten bambus, cholera jasna, wiedziałam, że go gdzieś widziałam. Dobra. Raft. Raft może być tu. Okej. A co my tu jeszcze możemy zrobić? A odnośnie żagla na przykład, a możemy zrobić jakiś żagiel, jakiś taki jakikolwiek, czy coś? Red hat, life jacket. Oj, kurde. Spyglass, Trollnut, Sleep Trap. A! Use a Science Machine. Też się ma dupa. No dobra, to na początku... Cóż, będziemy wiosłować, nie mamy innego wyjścia. No to wiosłujemy. O Jezu, ciemna woda od razu i... Jakieś fale duże. Meduzy. Jezus. Niebezpieczny świat. Tam coś pływa, tu coś pływa. No ale dobra, no cóż, takie poświęcenie Wilsona, mam nadzieję, że zostanie suto wynagrodzone i znajdziemy jakąś mega super wyspę, która po prostu będzie idealna na nasze potrzeby. To się okaże. No póki co płyniemy. O, i do czegoś już dopłynęliśmy, bo tutaj mamy takie bagienko, nazwijmy to. Kurde, te trawy to tak nie za bardzo pomagają. O! No proszę. Dobra, jest wyspa. No to co? Wysiadamy. Jej! Okej, ona na razie też wydaje się raczej mała, no ale może się mylę. A, chyba się mylę, bo tu widzę już takie tereny trochę wulkaniczne. O, jest dużo bawołków, to jest też mega spoko. Bo jak... O nie! Ups, kurde, bawołki są... Bawołki są rozezielone i mnie nie lubią. Ale mi dziabną. Jezu, ja nie wiem, czy ja to przeżyję. Ratunku! No uciekaj. Czemu one są takie złe, że ja mu nic nie zrobiła? O Jezus. Uciekanie przed bawołkami było kiepskim pomysłem, mega. Dobra, robimy ogień. I to ja nie wiem, czy ja się tu chcę osiedlić. Już mi chyba się odechciało. Fucking hell. Dobra. Co ja tu dalej potrzebuję? To może sobie... Nie to. Co to do ręki wziąć? Może sobie... O właśnie. Pościnam trochę drzewa dla, nie wiem, odprężenia. Dzięki. Dobra, w takim tempie to ja tu zaraz umrę, a tego nie chcemy, więc zjemy limpec, zjemy miód, Aha, to nas tak leczy, że nas nie leczy. Jasna cholera. Ojeju. Dobra, bierzemy to. I mamy... O, dobra, ufaj. Okej, nie spadło nam na głowę. To już jest jakiś w ogóle mega sukces w tym temacie, bo jak widzicie... No tak, ja akurat, czy to jako Wilson, czy to jako Wendy, którą gram, jak gram w Don't Starve Together, i Wendy też będę grała tutaj, jak mi się odblokuje ta postać, no to mam takie szczęście w cudzysłowie, że często kokosy mi spadają na głowę. Cóż, dobra. Jej, okej, przedzieliliśmy kokosę, która możemy ją gotować i one... Też nam powinny trochę poprawić zdrowie, no zobaczymy, czy ja dobrze pamiętam. Tak, okej, dobrze pamiętam. Nie, chyba nie aż tak, jakbym chciała, no niestety. No ale dobra, lepsze to niż nic. Idziemy dalej. Musimy zbadać tą wyspę. O, ale tu jest... sensu, no jak za blisko podejdę, to znowu zacznie mnie gonić i w ogóle będzie kaplica. Dobra, to tak, idziemy dalej. Sprawdzić, co tu w ogóle jeszcze jest na tej wyspie. Dobra, jest jakieś gniazdo pająków. To wbrew pozorom nawet dobrze, mimo że w prawdziwym życiu to pająków się po prostu boję. Panicznie. No ale cóż. Każdy się czegoś boi, podobno. Dużo krzemienia, no ale dobra, krzemienia ja już nazbierałam sporo, już mam 20 sztuk na razie. Ale za to widzę, że tutaj się na coś przydały te bawołki, tylko muszę jak najdalej od nich tutaj łazić, żeby mnie nie zżarły. Zapisuje się dzień, dobra. Ojeju! Dobra, gdzie ta tratwa? Nie podoba mi się, tym spieprzam sam. O Boże. O Jezus. A, ja nie chcę, ja nie chcę. Dobra, gdzie jest moja tratwa? Gdzie jest moja tratwa? Mała ta wyspa do kitu. Kurde. Dobra, jest tratwa. Okej, a w tamtą stronę? Co tu się dzieje w ogóle? Przy tego, że pewnie zaraz milion węży wyjdzie. Nie, stoki tutaj jest pamiątka. Dobra. To tak, sprawdźmy może sobie tabem, w którą stronę by tu płynąć. Skąd my żeśmy przyjechali? Stąd. Okej, no to popłyniemy na północ w takim razie i sprawdzimy, co tam jest. Właśnie, zapomniałam jeszcze dodać, że najgorsze jest to, że te bawołki mogą chodzić po wodzie, więc jak są rozeźlone z jakiegoś dziwnego, niewiadomego powodu, no to niestety mogą też łazić po tych bagnach i wtedy ja muszę mega uważać. No. Fale są w dobrą stronę, patrzcie. Jej! Ui! Ui! Lubię to, jest takie głupie, dziecinne, ale lubię. Dobra, jest kolejna wyspa. Wysiadamy? No wysiadamy, zobaczymy, co tu jest. W końcu musimy znaleźć jakąś taką, która się nada, nie? Bo będziemy robić na niej dużo, dużo fajnych rzeczy. O, tu jakieś takie trochę ogniste tereny. Ale są też świnie i to jest mega dobra wiadomość. No, okej. Tylko jak tu są te bagniste tereny, to pewnie są te merms, czy jak to się tam zwie. Ojejku, o nie. O Boże, świetnie, po prostu ekstra. Zaraz zażywę. A ja mam mega mało życia. O, fucking hell. Dobra, jem lempec. No, które mi niewiele dały. Nie mam się czym nawet uzdrowić. Boże, jak beznadziejnie. Dobra, myśl. Co ja mogę zrobić? Mogę na przykład, tak, mogę zebrać tego ziemniaka i rozpalić to ognisko gdzieś, w nadziei, że nie przyjdą tu te bawoły całe. Co ja mogę? Mogę ugotować to mięso, które mam. Okej. I tego ziemniaczka. I sprawdzić, co mnie uleczy i czy coś mnie w ogóle uleczy. O, okej. O, spoko. Cooked meat jest spoko. No i tak nie jest to jakieś w ogóle mega super, no ale dobra. Przynajmniej już nie umieramy, że tak powiem. Zjemy toasted seeds, bo to chyba trochę... A właśnie, to trochę leczy, dobrze pamiętam. A fish morsel. Mam nadzieję, że da się to zjeść bez... O Jezu, ale to był zupełnie... Dobra, to trochę leczy. Troszunio. Niebety chyba też trochę leczą. Boże, jaki to był głupi pomysł, to monster. Nic jeść, no to przypadek. Pota bardziej nie to działa. No i co, dokładać do ognia? No dokładać chyba. Mi się tak mega paliło, dobra. Cook. Teraz lewec. Kolejne nasionka. Nasionka są mega ważne i ja zawsze mam ich zapas, bo robię farmy. Ale tutaj do farmy to jeszcze po prostu mega daleka droga. Potrzebujemy drewna, więc sobie tak czy tak udziałamy trochę. Mam nadzieję, że nie wypadnie stąd milion węży i nas nie zeżre. No to się... Aha, dobra, okej. No właśnie tak myślałam. Może jakoś świnie napuścić. Świnki! Cip, cip! O Jezus, ile jest tych butterfly wings. Dobra, uciekam. Akurat butterfly wings są mega fajne, bo leczą. O, no mega, dobra. Jak tak bardzo leczą, to jest mega spoko. Sobie weźmiemy tutaj, wyrąbiamy trochę. Okej. Muszę sobie wziąć też szyszkę. I co zrobić? Dołożyć tą szyszkę do ognia i się pali. Let it burn! Dobra, cool. Czy ona już poszły spać te dziady? No, co nie jeszcze. Dobra, trudno. Nasionka. Znów muszę dołożyć, bo nam zgaśnie i będziemy w dupie tak zwanej. Gotujemy. Nie no kurde, 57 życia już nie jest, nie ma takiej tragedii jaka była, bo była. Z własnej głupoty trochę. Chociaż w sumie nie wiedziałam, że będą takie mega rozezielone te bawołki, bo one tak nieczęsto mają raczej. Chyba to od sezonu zależy, nie wiem, może wy mi powiecie, bo tak w zasadzie już tyle czasu gram w tą grę i jakoś tak nie ogarnęłam pewnych rzeczy, jak na przykład czemu one czasami są takie mega złe i po prostu atakują wszystko i wszystkich, a czasami się w ogóle nie przejmują. Dobra, mamy dzień. Spoko, słońce wstało. Wszyscy się cieszymy i w ogóle. O, tam są skrzydła motyla, to je sobie zjemy. Dobra. Bym to wzięła, ale się boję, że zaraz mi coś tu udziabie. Dobra, uciekam. O Jezus, to jakieś strefy działań wojennych są. Były przynajmniej. Tak, weźmy honey, bo honey jest mega spoko. Weźmy to i spieprzajmy. O właśnie, to był najlepszy pomysł. Dobra. No, jak widać one są wkurzone na wszystko i wszystkich po prostu. Aktualnie przynajmniej. Więc tyle dobrego, że to przynajmniej nie jest jakieś super skupione na mnie. Ogólna nienawiść po prostu do wokół, do wszystkiego co się rusza. Spoko. Kurde, wyspa by nie była nawet taka zła, gdyby nie te wkurzone bawoły w ilości ogromnej. O, jest touchstone. Dobra, jedziemy. Mhm. Wiecie, co to jest, prawda? Na pewno wiecie. Otóż to wspaniałe coś, co właśnie aktywowałam, powoduje, że jak nas coś zabije, a jak widać jest to dosyć mocno prawdopodobne w tym akurat świecie, to będzie można się odrodzić. Kurde, ta wyspa duża jest. Jest naprawdę duża. Są na niej reeds, są świnki, są drzewa. Co tu jeszcze jest fajnego? Jest właściwie wszystko, może by się tu osiedlić, co? I to też jest ważne, że jak nas coś zje, albo nie wiem, zabije, albo zadziabie, albo ukatrupi, to touchstone też jest na tej wyspie. No to co, jak żyć? Czy się rozbić tu i mieć nadzieję, że te głupie bawoły tu nie przylezą? Tylko tak może na co, na plaży? Musi być w okolicy świnek, to jest pewne. Świnki są tu i tu i tu. Dobra, to tutaj się... Tak? Tu? Tak, tu się rozbijemy. Ok. A to tak, pierwsze co... Tam dupa. Pierwsze co, to zrobimy sobie killów. Ok. Teraz pójdziemy szukać złota, którego nie trzeba było długo szukać, bo jest tu. Okej. Bo otóż, żeby zrobić maszynę, to musimy mieć złoto. O nie, dobra, stąd sobie idziemy. Jest jeszcze jakieś inne złoto? To by się tu przydało trochę, no. O, o, jest. Spoko. Okej, są nawet dwa. Jej! Dobra. No tak, i teraz będzie trzeba ogarnąć sobie, przypomnijcie, to w ogóle było, ja się chciałam rozbić. Czy to było tu? Damy świnek. To chyba gdzieś było tutaj, nie? Właściwie to może być tu. O, spoko. Dobra. Maszyna. Co jeszcze? 4 drewna, ok. No to walimy sobie tam ten ciop. Okej, ciop, ciop. O Jezus. No dobra, jest świnia. Świnia nam tutaj teraz rozwiąże problem tego wiąża. Hopefully. No, mega spoko. Dobra. Tu my sobie zbieramy rzeczy. A tam ci się wydotupli. To jest po prostu układ idealny. Jeszcze sobie to wiązaniemy. Mając nadzieję, że nam kokos nawet nie spadnie jak zawsze. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Och Boże. Dobra. Możemy już tą maszynę w końcu zrobić? Czy nie jeszcze? No. Możemy. No i teraz to już jak burżuje, to na początku plecak robimy. Okej. Teraz nam się o wiele więcej rzeczy zmieści dzięki temu w kieszeniach. Co jeszcze możemy zrobić? Wędkę. Robić wędkę? Nie robić wędki? Chyba na razie nie. Ale możemy sobie zrobić. No, dupa, nie mam miejsca. Zaraz, coś muszę pomyśleć. Może by tak. Zjem miód. Dobra. Teraz tak. Zarobię sobie linę. Włócznie, żeby się móc bronić. Czy ja mogę zrobić już to fancy ognisko? Co tu potrzebuję? A, jeszcze ile? Tam 5 kamieni, dobra. No to może mi się... Nie, chyba mi się raczej nie uda tego dokonać teraz. Chociaż może 5 sztuk. Raz, dwa, trzy. Kurde, chyba się uda. Jej! Light. Okej, fire pit. Jedziemy. No teraz to wiecie, to jest po prostu burżuazja. Wspaniale. Kokosa sobie tutaj tego podzielimy. I sobie ugotujemy to żarcie. To musimy zrobić gara. Bo gar jest ogólnie jedną z najważniejszych rzeczy w całym tym temacie. Ale póki co sobie pożremy kokosa trochę. Ok. A może jeszcze jednego? A to może już wszystkie zjemy, dobra. Czego nam jeszcze tu brakuje? A no, oczywiście. Łopaty do sprzątania nam brakuje. No zaraz. Szpadel. Jeszcze szpadel. To jest według mnie. To mamy, to mamy, to mamy. Pitchfork, razor, hammer. No tak też się przyda, ale to wszystko w swoim czasie. Te kamienie zbieramy, bo to też się mega przyda. Spoko. Mamy dzień 6. No, to jest całkiem nie najgorzej. O! Snakeski. Ekstra. No i dobra. I tym sposobem możemy właściwie zakończyć pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że to, co mówię, jest w miarę ciekawe. No i że będziecie mnie oglądać. No. Trzymajcie się.